Dzisiejszy poranek nie był najlepszy dla kierowców poruszających się ulicą Wojska Polskiego. Około godziny 9 doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Interweniowali policjanci i straż pożarna. Okazało się bowiem, że przy przejściu dla pieszych zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Najprawdopodobniej jeden z kierowców nie zachował odpowiedniej odległości i wjechał w poprzedzający pojazd. W wyniku zderzenia pas jezdni w stronę ronda Andersa był zablokowany. Policjanci kierowali ruchem. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Policja apeluje o zachowanie ostrożności na drodze.